Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na zrazy wieprzowe, czyli idealny przysmak dla każdego mięsożercy, danie, które świetnie smakuje, podane z ziemniakami i ulubioną surówką. Zapraszam do oglądania filmu. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Obraną cebulę kroimy w piórka. Ogórki kiszone kroimy w paski. Czerwoną paprykę również kroimy w niewielkie paski. Plastry karkówki cienko rozbijamy tłuczkiem do mięsa z obu stron. Mięso posypujemy solą oraz czarnym pieprzem. A następnie z jednej strony smarujemy musztardą. Na każdy płat mięsa kładziemy plaster boczku, kawałek ogórka, papryki oraz cebuli. Następnie plastry mięsa zawijamy w roladę i spinamy wykałaczkami. Na patelnię z niewielką ilością rozgrzanego oleju wrzucamy pozostałą cebulę i podsmażamy ją kilka minut od czasu do czasu mieszając, po czym zdejmujemy z patelni. Zrazy opruszamy mąką z każdej strony. Następnie mięso obsmażamy na rumiano z obu stron na patelni z dobrze rozgrzanym olejem. Do mięsa wlewamy gorącą wodę. Dodajemy podsmażoną cebulę, ziele angielskie oraz liście laurowe. Wszystko dusimy około 2 godzin. W razie potrzeby dolewamy więcej wody. W trakcie duszenia zrazy kilkakrotnie obracamy na drugą stronę. Pod koniec duszenia do miseczki wsypujemy łyżeczkę mąki. Wlewamy odrobinę zimnej wody i wszystko dokładnie mieszamy. Tak przygotowaną zawiesinę łączymy z zawartością patelni, dokładnie mieszając. Całość doprawiamy do smaku solą oraz czarnym pieprzem i jeszcze chwilę gotujemy. Gotowe zrazy podajemy z ziemniakami i ulubioną surówką. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.